Cześć, jestem pan Cenik. Witam was w takim nietypowym trochę filmie. Jesteśmy w grze Counter-Strike Global Offensive. Myślę, że jest to dobrze znana gra na moim kanale. Jakby ktoś pytał, to teraz nie mam żadnej komendy na BH. Uczę się trochę BH. Tak, dzisiaj sobie pokażę wam, jakiego celownika dokładnie używam. Jak w tych... no... znaczy to jest tylko taki, sobie testowałem przed chwilą, ale tak ogólnie, co tu dużo mówić. Dzisiaj pokażę wam, jakiego celownika ja używam, jakie są mniej więcej, i ogólnie zmieniam celownik za pomocą takiej oto mapki, jak tutaj jest. Gdzie linka macie w opisie, jest to mapka chyba sponsorowana albo twórcy takiej stronki jak CSGO Roll. Jeżeli chcecie na nią wejść, to będziecie mieli linka w opisie. Dam wam, żebyście nie musieli szukać, jak ktoś nie chce. I teraz najpierw pokażę, jakiego celownika ja używam. Ogólnie przyjdziemy się, zobaczymy, jakie są. Więc tak, ja używam, tak, tutaj wchodzimy, idziemy, tu jest Virtus Pro. I tu są Neo, Biali, Snack, Stas i Pasha. Ja klikam w ten. I ja klikałem chyba w ten. Bodajże nie, nie w ten. Chyba w ten to był. No i tu sobie mamy mapkę, możemy wszystko przetestować. Możemy wszystko przetestować, oczywiście. On się lekko powiększa. Jest taki dosyć prosty. O, tutaj sobie jeszcze przejdziemy z powrotem. Więc ja użyłem, jakby ktoś pytał, tutaj jest. To bierzemy paszę, bierzemy piąteczkę. Tu nic nie zmieniamy. Kolor też nic nie zmieniam. Jest ogólnie tak. Dalej, co by tu wam pokazać? Weźmiemy, jeżeli weźmiemy to na 0, mamy taki dziwny celownik. Widać go na pewno. Weźmiemy sobie go może takiego niebieski albo zielony. To na jedno wychodzi. I weźmiemy sobie to, włączymy, to wtedy, jak tu pójdziemy, tutaj tak, no to tak. Tu świeci na czerwono, jak jest to przeciwnik, niestety. Na tej mapie to jest taka customowa, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że będzie nam się świeciło chyba na niebiesko. No. Ale ogólnie tak, jeżeli podejdziemy do przeciwnika, świeci się na czerwono, więc myślę, że całkiem spoko. No ale jeżeli ktoś chce, no to ja używam pasza na piątce. To oczywiście wyłączone, żeby nie było. Nic nie zmieniam przy nim tak właściwie. I teraz możemy sobie tak szybko przejść. Tutaj mamy różne teamy, co możecie popatrzeć. Dobrze, może chwilę tak. Poza tym dużo to wam tu nie będę pokazywał. Ponieważ jak ktoś chce sobie obejrzeć, to sobie może wejść po prostu na mapkę i sobie potestować. Tu jest na przykład taka jest. Taka. Różne są ogólnie celowniki, jak ktoś chce sobie potestować jakiś. Jest też taki mały, tu są jakieś top donacje, ale to tam nas tu nie interesuje chwilowo. No i ogólnie co tu dużo mówić. Tu możemy zmieniać mapki. No jest to trochę krótki odcinek, ale jak ktoś chce dowiedzieć się konkretnie, jakiego celownika używam, no to już macie. No i co to dużo mówi, tu możemy sobie, tak jak już wcześniej pokazywałem, poćwiczyć. Tu sobie można poćwiczyć, jak ktoś chce. Wszystko możemy kupować sobie w każdym miejscu. Jakby ktoś się pytał, kosy nie mam. Nawet, znaczy to w sumie widać, więc... co to dużo mówić, no. Co tu dużo mówić, no jest to celownik Pasha Biceps. I tu jest ciekawostka, tu jak się przejdzie, to tamte boty się zabijają i tu mamy takiego, tu się pojawiają wtedy boty. Na przykład możemy sobie wziąć AWP, tutaj sobie pójść i sobie trenujemy, jak ktoś chce sprawdzać, czy celownik mu odpowiada chociaż na AWP. To i tak tam za dużo nie widać, ale AWP przecież nie ma celownika takiego normalnie.
No i tak, nie będę też strzelał, weźmy sobie M-kę. I tu jest taki kółeczek, jeżeli widać, jak w niego się strzela, to on się powiększa do takiego rozmiaru. No, tak to wygląda. Co tu dużo mówić? Jest to całkiem spoko mapka. Jeżeli ktoś sobie chce tutaj zmienić celownik, ogólnie polecam mapkę, możecie sobie wejść, obczaić. I to dużo mówić. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie i cześć.